Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Metro 2063. I aktualnie w ostatnim odcinku spotkaliśmy Hana, czyli osobę, która nie tyle nas uratowała, co pomagała nam przeżyć. W walce, to były te pająki, o których wam mówiłem, w walce z bandytami. Niestety Bourbonowi się nie udało i dokonał on żywota zupełnie inaczej, jak to było w książce. Jak nie ma szczurów, to należy się bać, tak jak mówiono w metrze. Jeżeli boisz się szczurów, to dobrze. Pamiętaj, że szczury boją się też ciebie, ale jeżeli szczury boją się czegoś innego i nie ma ich w tunelu, znaczy, że ty też powinieneś się bać. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. To było wspomniane w książce, tylko że troszeczkę inaczej to nazwano. Że po prostu wojna nuklearna zniszczyła nie tylko ziemię, ale także i niebo i piekło, więc ludzie, którzy zginęli w metrze, zostali siłą rzeczy uwięzieni. Jest tam kilka takich momentów właśnie paranormalnych. To jest klasyczna dwururka. No i jakaś drezyna, która prawdopodobnie nie miała zbyt dużo szczęścia. Albo załoga drezyny. No i zostali zabici przez zjawisko paranormalne. Freeze and look forward. I don't think the word who is applicable here. To jest dość dziwna część gry, która będzie właśnie polegała na takim przemykaniu pomiędzy duchami, zjawiskami o charakterze paranormalnym. Han troszeczkę inaczej to opisywał. Ale jedno jest pewne, wliczając też książkę, zjawisko jest śmiertelnie niebezpieczne. Fajnie tutaj, naprawdę fajnie to zrealizowano. Choć widzę, że nie wszystkie tekstury wyprowadzono na jakiś mega poziom. Jak mam te pająki są. Wcześniej tych pająków i tych pajęczyn nie było w podstawowej wersji. To jest nowość, która była w metrze Last Light. Dopiero tam się pojawiają jako faktyczni przeciwnicy. Trzeba to pajęczyn z lekka. Dobre pytanie, co ja mam z tym zrobić? No i co, Han? Generalnie Han uważa się za potomka Genghis Hana. No i ja tędy przejść nie mogę. O co chodzi? Interesujące. Może tędy jakoś? Han? Nie, no fajnie. Bokiem na pewno nie. Chyba coś się zacięło, jakiś skrypt. Wiecie co? Będę musiał chyba wczytać grę, bo coś się popsuło. Wrócę za chwilę. Dobra, podejście numer 2. Mom,
Where are you? I teoretycznie powinienem móc tam przejść. Ale nie mogę! Zniszczyć się tej pajęczyny chyba też za bardzo nie da. Wiecie co? Moja ostateczna próba. Po prostu użyję bomby zapalającej i tyle. Fajnie! A jakbym nie miał bomby zapalającej, to twórcy umieścili tutaj pajęczynę, której normalnie nie da się zniszczyć. Zajebiste. Już? Boże kochany! Jak się robi już remake, to zadbajcie proszę o to, żeby to się dało przejść. Cóż. Bardzo niefajny motyw. Dobrze, że miałem te bomby zapalające jednak. Move aside, Artyom. No i mamy ducha pociągu. Tego w żadnej grze nie wymyślałem. Czyli ostatnia chwila. Has to relive its past over and over again. And those who were unfortunate enough to walk here at such a moment usually join that past. Jest to o tyle ciekawe, że tutaj jest bardzo dużo takich motywów surrealistycznych w tej grze. Let's go. Okej, bo się bałem, że kolejny pociąg będzie jechał. Ruchliwe te duchy, te umarlaki. No właśnie, ja bym też chętnie się troszeczkę pośpieszył, jeżeli byś się nie obraził. W ogóle jakieś tam korzenie przybijają się przez sufit. Bo nie wszystkie też z tych tuneli da się zasypać, jak mogą niektórzy sobie myśleć. A battle raged here long ago. The defenders still man their stations. Follow me, but remain at my back. Dobra. W takim razie ruszaj. Castone Lapio, Asterion Manto. Castone Lapio, Asterion Manto. On jest czymś w rodzaju maga. Castone Lapio Asterium Manto. Castone Lapio Asterium Alum Ram Om Alum Ram. On Castone Lapio Asterium Manto. W ogóle to urządzenie, które używamy do nagrzewania naszej latarki, w ogóle cała ta latarka, oryginalnie Artyom uzyskał ją od Hana. Nie miał jej od początku. It appears that the devastation we brought upon ourselves was complete. Heaven, hell. O, teraz o tym mówi. We were atomized as well. So when a soul leaves the body, it has nowhere to go and must remain here. Kluczowe kwestie są zachowane z książki, jednak no, oryginał odbiega, ale dobrze, bo to jest w sumie wolna gra jest wolną interpretacją książki. Ciekawe, czy w tej części też będą. O, skoro są szczury, to już bezpieczni. Ciekawe, czy tutaj też będą te pająki, które są takie irytujące. A, i włączyłem fałsynka, wiecie, bo nie byłem pewien, czy te właśnie przeskoki nie były spowodowane fałsynkiem tych postaci. Coś słyszę. Jeszcze zobaczymy sobie, czy tutaj może jest coś ciekawego. O, wiedziałem, że coś będzie ciekawego. Ale chyba nawet nie mogę już zabrać tej amunicji. Dobrze, martwi mnie tylko ten odgłos ryku. O, może należy do jakiegoś potwora, który będzie silniejszy niż się spodziewam. Bo w tej grze są potwory, których się zabić nie da. Zdecydowanie coś jest za drzwiami. Koncentruj
Będzie tak węszył. Wow! Okej. Okay. A zaatakował z kilkunastu stron. No dobra. W sumie tego się akurat nie spodziewałem, że miał to otworzyć. W takim razie troszeczkę amunicji zebrać. Tam był jeden kolej z amunicją. Musiałbym się cofnąć może jeszcze po nią. Pięknie. O, cały magazynek akurat uzupełniony. Świetnie. Zaatakowały za nas znowu chyba na salę. Ok, jeszcze więcej amunicji. Zabierać i zmieniać tej broni nie będziemy. Lubię swoją strzelbę powtarzalną. Moim zdaniem jest lepsza, choć mam wrażenie, że ma mniejszego kopa niż ta dwururka. A nie chcę już używać na razie naboi do karabinu. W sumie tak moim zdaniem cenniejsze niż strzelba. I przydadzą się w późniejszym etapie gry, gdzie zamontujemy sobie już celowniki i ulepszenia do karabinu. No a następnie karabin możemy wymienić, albo będziemy go trzymać w zasadzie do samego końca. Znowu? Tutaj nic. Nie, mamy dodatkową amunicję, świetnie. Powoli będziemy się zbliżać do tego obszaru, którego ja osobiście nie lubię. You can feel it coming, I see. That's a rare talent. You should use it. Don't move now. Don't move. Na serio, lepiej się nie ruszać. Kolejne zjawisko paranormalne. Prawdopodobnie poraziłoby nas na śmierć, gdybyśmy się ruszyli. Tutaj bezpiecznie jest poczekać na to, aż Han da nam rozkaz do poruszania się. No to będzie fajna scena. Wicked phenomenon, yes. But you know, it's not any more evil than say fire. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. No i właśnie dlatego wolałem grać po angielsku, moi drodzy, ponieważ ja często nie patrzę na napisy, tylko staram się, tłumaczę sobie po prostu kwestie z słuchu i mogę równocześnie oglądać sobie ekran. Dodatkowa amunicja to już się nam raczej nie przyda. Oni chyba też zostali zabici przez te nosale. Get ready. The beasts come again. Chyba teraz powinniśmy zostać uratowani przez tą kulkę. Bezpiecznie się wolę jednak trzymać z daleka od nich. Cały czas będę doładowywać broń. No dobra, ale skoro Han tak ładnie ich odciągnął. No, świetnie sobie radzi, naprawdę. Widziałem też przy tym trupie amunicję, to nie zmarnujemy całości. Okej, strasznie długo to trwa. No ale wybił zdecydowanie większość. Okej, teraz powinniśmy sobie zebrać amunicję z trupa. Stay put.
There's no need to interfere. Ledwo ruszyłem się, więc myślałem, że mnie zabije. Masakra. Normalnie czułem się jak na planie filmowym z Indiana Jones i Święta Arka. Tam też była taka scena, która po prostu powbijała w całe życie. Czy tam są może jakieś fanty do zdobycia? Coś tu jest. Świetnie, amunicja. Mało, bo mało, ale zawsze coś. Ok, idziemy dalej. Przy okazji napełnimy sobie znowu baterię. Nie, ale klimacik ta gra ma ponadprzeciętny, jeżeli miałbym wyrazić swoją opinię. Dobra, tam jest Han, ale ja bym chciał zobaczyć, co się znajduje tutaj. W zasadzie ta kusza może być też ciekawą bronią, jaką moglibyśmy sobie zakupić. Więc pewnie będę chciał z niej skorzystać, jak tylko nadarzy się taka okazja. Dowieść cichego zabijania i może wtedy wymienimy sobie rewolwer na kuszę. Okej. Szkoda w zasadzie i bardzo żałuję, że Han nie będzie nam towarzyszyć do końca naszej przygody. My tak naprawdę nie rozmawialiśmy z nim o Polis, więc ta gra zakłada jakby, że czytaliśmy książkę. Okej, jeszcze jakiś... We'll arrive at the cursed station soon. The monster's attacks have been unrelenting. Most people have abandoned the station. The unfortunate few who remain have nowhere else to go. I kolejny rozdział gry za nami. Pięknie. Tak powiem wam, że właśnie przecięliśmy, bo ten punkcik na górze, ten szary, powyżej naszej linii przeklętej, jest już linią czerwoną, więc dostaliśmy się jakby pod linią czerwoną. Czyli linią komunistów. Another attack? Yes, they broke through the outer defenses. What? All the survivors are here. Adalu will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel and from the crossing. We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Find the remains of the demo squad. They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Super. Try luring the monsters towards us if there are too many. Okej, okay. To jest dość trudne zadanie, więc myślę, że wykorzystamy od razu, no nie wiem, szybkość i te. Musimy dostać się najpierw do właśnie grupy z ładunkami wybuchowymi. Sio! Dobra, na razie może pobiegniemy do nich. Faktycznie ich pozabijają wszystkich. Ja nie będę się tłukł z każdym. Pięknie. Teraz spróbujmy jeszcze raz.
jest ta drużyna. Więc tak, tędy nie przejdziemy. Jest jeszcze więcej amunicji. W sumie to... A co tam jest? Jestem ciekaw. Tam nigdy nie byłem. O. Dobra. To chyba mamy zasypać, więc teoretycznie nie tutaj. Ja nie lubię tego momentu. Nigdy nie pamiętam, gdzie są te ładunki wybuchowe i teraz będziemy ich szukać niestety. Myślę, że trochę tu pobiegamy jednak. Dobra, znowu jest tu za dużo. Wrócimy do naszych kompanów. No i może trochę uzupełnię amunicję. Gdzie jest to, co ja mam znaleźć? Dobra, dacie radę? Mam nadzieję, wow. Dobra, myślę, że to już w takim razie... Ała! Pięknie. Dom. No tutaj jeszcze w sumie nie byliśmy. To jest chyba to. Doskonale. No, nie przypatruj się temu tak bardzo, tylko... Hello. Auć. Dobra. Teraz lecimy do tego drugiego tunelu. Może jedną apteczkę zużyję przy okazji. Wydaje mi się, że tutaj trzeba było to chyba zdetonować. Tak jest. Okej. Okay. I zas... Co jest? Oh, fuck! Z tym biegniem do nich. I chyba wtedy odblokuje się to przejście w centralnej części. To było chyba wszystko. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć, co jest tutaj na górze. Czy to był zapis, czy to było... Ej. Całe szczęście, że on... Nie potrafi zbyt szybko się odwracać. Zobaczmy. Okej, okay, przy okazji jakaś notatka. O, teraz sobie ją przeczytam. O, widzę, że w duchach to w ogóle zebrałem bardzo mało tych notatek. Teraz pytanie właśnie, co tutaj trzeba było zrobić? Aha, okej. Wydaje mi się, że... Świetnie, podpora runęła i zablokowaliśmy przejścia. Tu jest jeszcze coś. Dalej tam coś ryczy. Jak mi coś wyskoczy zaraz na twarz, to po prostu krzyknę jak mała dziewczynka. Okej, chyba zrobiliśmy to wszystko, co trzeba było. A big war at a small station was won.
I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to the armory from here, and afterwards you will have to go through the stations belonging to the Reds and the Nazis. Let's move. Tak, dokładnie to stacje kontrolowane przez faszystów powinny być po drugiej stronie metra. Smithy is an independent station, so it should be no problem. But the Reds are another story. They are building a new society, complete with all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. And the Smithy look for an acquaintance of mine. Andrew, the blacksmith. Mention my name. He'll give you a hand. Okej, okay, dobra. Usunął duchy. Dzięki temu będziemy mogli przejść dalej. A z tej strony może coś ciekawego jest? Hello. Aha, z dwóch stron to samo. No, to wygląda klimatycznie. We can't relinquish the things that make us human. Nie, ale jego postać jest bardzo ciekawie wykreowana, to trzeba przyznać. W ogóle ta gra jest niesamowicie oryginalna. Szansa, że w ogóle odniosła ona sukces bez książki nawet Głuchakowskiego, była olbrzymia. That's it. Get in. W ogóle metro moskiewskie jest prawdopodobnie faktycznie największe na świecie. Okej, moi drodzy, w jednym odcinku udało nam się przejść dwa rozdziały. Ciaśka. Okej, okay, prawdopodobnie poruszałem się jakimś kanałem dla przemytników. Tak mi się przynajmniej wydaje. Można przejść? Nope. Zapalmy latarkę. Przy okazji mogę ją doładować? Mogę, żeby świeciła trochę mocniej. Świetnie. Ten patent z doładowywaniem jest też niczego sobie. Witamy. Teraz pytanie, czy ludzie tam będą nastawieni do nas przyjaźnie, czy raczej niekoniecznie? Fajnie by było właśnie móc zakupić jakiś nowy sprzęt. Halt! Who goes there? Stand still! Hey, listen up. It's a human. Kill the light already. Well, you look human. That's all that counts. Come in, this is a free station. Bardzo mało jest wolnych stacji, które przepuszczają w dowolny sposób przechodniów. Większość zdecydowanie posiada postumunki graniczne i przypomina coś na zasadzie miast państw. Ok, więc tutaj prawdopodobnie będziemy mogli zrobić zakupy. Careful, kid. Our free station is under the watchful eye of the Reds. Paranoia is the new game in town, so keep yourself below the radar. You understand? No, tak podejrzewają, że w ogóle ja nie jestem czerwonym, albo czegoś takiego, to trochę dziwne. No, troszeczkę szybciej może. Attention! Document inspection is currently being carried out at the armory. Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work. Be vigilant, comrades! The enemy never sleeps! Czyli nie wiem, czy to jest stacja, która należy do, w końcu do czerwonych, czy nie? I zawsze tam demagogia, że wróg nigdy nie śpi, zawsze czekają wszędzie na nas wrogowie. No to jest po prostu nieprawdopodobne w tych ustrojach komunistycznych. Go to hell! O, go to hell. Myślę, że tam da się wejść. Get lost. Kontrola dokumentów.
Face to the wall. This is an inspection. Hey, what are you looking at? You're harassing me. I don't swing that way. Got the bolts yet? Prepare for inspection. Oh, I'm always prepared for this. Doctor, could you check my prostate while you're at it? Shh. Hush. And who are you? The comedian's boyfriend? Put your hands out. You're under arrest. Szybko poszło. Right, all right. Lay off. I'll come quietly. I właśnie w ten sposób ci interesujący bardzo. Dostajemy się na stację. Okej. Okay. Czemu ja tak wolno biegam, to ja nie wiem. Okej, okay, dobra, zasuwamy za nim. Wow, 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 wow. Nie, rewelacje za to. Pękają naczynia, świetne. Ała. Ała. A, nie mogę się nawet uleczyć. Myślę, że niedługo będziemy kończyć w ogóle odcinek. Wow, 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 wow. Chyba koleś, który nam pomagał, właśnie nie żyje. A nas czeka wyrok śmierci. Za bycie niepolitycznym. Świetnie. If there's still a god left in our world, that day he was with me. I have been rescued by Han's friend, Andrew the blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. But the only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes. The Reds are rounding up the volunteers to storm the Nazi fortifications. They're about to send a train full of new recruits straight into the fire. But you will be riding the train unannounced. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either. Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. No dobra, świetnie. Widzę tutaj drugą notatkę. Więc zaraz ją sobie sprawdzimy. O, przepraszam was na chwilkę. Okej, okay, już jestem. W ogóle taka trochę głupia polityka, bo ludzi w metrze i tak nie ma dużo, a ci wysyłają fala za falą. No, niestety taki urok komunizmu. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy, zanim skończymy odcinek. I moi drodzy... Aha, jakaś bandziolajka. I moi drodzy, tutaj podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, baba!